Bo ja mam No myślę też nie dość chciałem. małego i to też tak się wiesz, ja się nie obrócę o te 270 stopni się nie obrócę, nie? Więc to jest takie. Stan się chyba zmęczył od tego biegania. Buduje się i on jest po kewie. Kurde, został, biorę to. jest obity. Że on jest? A to ostatni? Nie, dwóch chyba żyje. Nie wiem, gdzieś tu na budowlach na N. On ucieka. To inny. I tu ubiłeś gdzieś go? Tam blisko mnie. Tak, tak. Bo ja sobie tylko wezmę sekwę, bo to został ostatni. O, ja pierdolę, że... Nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze, powiem ci. I co, frajerze? Na razie! Woo! Dobra, ja uciekłem trochę. Co? Jeden dwa strzał, headshotik. Ja dwa razy shota. O kurde. Co to było? No ja przez przypadek. A. Tak czasem mam jeszcze. Nie, tak jeszcze czasem się wystrzeli za szybko, bo później no. Fajerzone w ciąży, nie? Wiem jak jest, znaczy nie wiem w sumie, ale... Powiedzmy, że wiem. Ale nie znam takiego zakresu. Nie, przecież ja, nie, no, ja, no Boże święty, no nie wierzę. Balinka to jest taki rybek, nie? Dzisiaj jak na przykład, dzisiaj braliśmy prysznic razem, nie? To zasłaniałem oczy, bo się bałem, że wytryśnie na mnie z pępka. Jak doszło do spotkania z Marcinem Gortatem? No, wiesz co, Marcin? Powiem wam, że Marcin Gortat to jest tak zajebisty gość. Naprawdę, to jest tak super gość. Zobaczył, że lecę do Los Angeles i zapytał, czy nie padłem do niego na meczyk. Tylko, że akurat tak się złożyło, jakbym w Los Angeles, to byłem, on był na wyjeździe. On akurat poleciał na wschodnie wybrzeże. To ładnie. Ja myślę, że prędzej pójdą majtki w dół. No więc właśnie, wracając do Marcina, słuchajcie, więc Marcin do mnie sam napisał, czy nie chciałbym wpaść do niego na meczek. Kurde, dla mnie było mega miłe, bo wiecie, ja byłem u niego na meczu, jakaś mucha mi tu lata. Byłem u niego na meczu przecież dwa razy, rok temu, znaczy już półtora roku temu, właściwie dwa lata temu. I normalnie, wiecie, wtedy go poznałem i w sumie on też tam do mnie czasami pisał na Instagramie, nawet komentował mi czasami zdjęcia, więc ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że kurde, gość w ogóle innego kalibru niż ja, w sensie i tak dalej, czasami komentuje zdjęcia, czasami do mnie pisze. I teraz też sam zobaczył, że lecę do Los Angeles i mówi, wpadaj na meczek. I strasznie chciałem pójść do niego na mecz. Bo takie mecze NBA to jest w ogóle wielkie widowisko i chciałbym to zobaczyć na żywo. No ale akurat właśnie było tak, że poleciał na wschodnie wybrzeże i się nie zgraliśmy w czasie. X-Basu, szpindeczka X, dzięki serdeczne. Dzięki za pozdrowienka. Ale tak akurat było, że w niedzielę, bodajże to była niedziela, on wrócił akurat do Los Angeles, no i się zgadaliśmy, w sensie zapytał, czy nie chciałbym wpaść na stejka i zaprosił na stejka. Wziąłem Leszkę ze sobą też i pogadaliśmy sobie trochę o YouTubach, e-sporcie i w ogóle. Zresztą dla niego mega ciekawy temat, nie? Był w szoku w ogóle, jakie są pule nagród, jakie są pensje zawodników. O tym też było bardzo ciekawe. Dzięki też Matin, szpindeczka, nowy subskrybent. Nie no, Shantiemu wiesz. Shantiemu to możesz dać Arbana, myślę, no. Uwaga. Dostał, położony. Dobra, czyli dojeżdżamy, no? Dawaj. No, wlatuję już. A ty jeszcze ten wpadem. Papka jest, uważaj. O nie, to jest... O nie. Ale nas porobił, ty. Też chciałem to zrobić, ale nie mogę. Ja pierdzielę. Jeszcze jeden wybiega. No i git. Jeszcze. Jeszcze coś biegnie. Ten to PlayStation zabijasz. Przecież to jest niemożliwe, ty! Ja pierniczę, ale poleciał na ciebie, jaki koleś w ogóle, ty? Mówiłem, że PlayStation, tylko na fraga. Nie mogę się odnieść do muzyki przez to.
postrzegałem, że jestem najlepszym. Co, to są dwa heady nagle? Tak o? Kurde, gdzie mam pompę? Nie! Dobra. Kurde, no nie. Nie zmieszę się tutaj. Dobra. Jest dobrze, moi drodzy. Ja, słuchajcie, ja muszę trochę pograć po prostu, bo ja nie jestem w najlepszej formie obecnie i...